Okres oczekiwania na rozpoznanie w chorobach rzadkich zależy w dużej mierze od tego, jaka to jest choroba, jakie są jej objawy, no i na jakiego lekarza miał pacjent w swoim życiu szansę trafić. W przypadku choroby Fabry'ego czas oczekiwania na postawienie rozpoznania jest około kilkunastu lat. Mój Beaty był diagnozowany przez 18 lat. Przez 18 lat tułał się po wszystkich szpitalach pediatrycznych w całej Polsce. W końcu trafił do Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie po 3 latach postawiono mu jego diagnozę. Złe leczenie też zniszczyło jego organizm. Nie może teraz jeść, pić, ma problemy z całym ciałem, ma problemy z nogami, nie może chodzić. I ja dostałem lek 6 lat wcześniej. Tylko tyle i aż tyle zdecydowało, że on nie mógł się normalnie rozwinąć, a ja mogę normalnie żyć, funkcjonować, pracować. Mamy tę samą mutację, mieliśmy tylko lek podany w innym czasie. W przypadku rozpoznania choroby, takiej jak choroba Fabry'ego, która jest chorobą ultrarzadką i jej leczenie nie jest w Polsce refundowane, jest szczególnie trudna, dlatego że stawiając diagnozę, w pewnym sensie przekazuje pacjentowi wyrok odnośnie tego, co będzie dalej, natomiast nie mogę mu zaproponować żadnych możliwości terapeutycznych poza leczeniem objawowym, których zresztą nawet niektórzy młodzi pacjenci nie chcą. Część pacjentów otrzymuje leczenie w ramach programu charytatywnego, gdzie lek jest dostarczany przez producentów firm farmaceutycznych jako kontynuacja badań klinicznych sprzed wielu lat. W związku z tym pacjenci, spotykając się na różnych zgrupowaniach, część jest leczona, część nie. Łatwo sobie wyobrazić, że to stwarza pewne nieprzyjemne sytuacje i dla tych leczonych, i dla tych nieleczonych. Ale takie w tym momencie mamy realia.